Witajcie serdecznie. Dawno nic nie było o AliExpress. No nie było, bo paczki przychodzą trochę pod inny adres, a w związku z tym, że się od tygodnia kuruję, to siedzę sobie tutaj i nie miałem jak odebrać. Mam tu jedną paczuszkę starą, którą nie otwierałem, bo jest to dokładnie taka sama żarówka, jaką mam teraz w kuchni. Filmik już widzieliście, ale otworzę, żeby wam pokazać, jaka jest różnica w pakowaniu. Jak pamiętacie z tamtego filmu, to był kartonik wrzucony po prostu luzem do koperty, cały wygnieciony, a tu, jak widać, pięknie zapakowany w kopertę taką z wypełnieniem, z powietrzem, z tym, że ta paczka szła ponad 2 miesiące dłużej niż tamta. Także nawet zdążyłem spór założyć, pieniądze dostałem z powrotem. Teraz będę musiał jakoś to Chińczykowi zrefundować. Popatrzcie na to. Ale jak widać, dokładnie ta sama żarówka, ten sam kartonik, tyle że właśnie w takiej kopercie z poduchą. Jeszcze zajrzyjmy do środka, czy też jest złota. Też jest złota. O, i tu nawet mamy gwint zabezpieczony. No, tego jeszcze nie grali. Bardzo fajne żarówki, w szczególności właśnie jak macie takie oświetlenie w kuchni, bo te nasze zwykłe wystają z dołu. No i jak jest lampka nad stołem, to świecą prosto po oczach. A przy takiej świecą idealnie do dołu. Nic nas nie razi, a mamy jasno. Ale dzisiaj sobie porozmawiamy o promocjach na AliExpress. Bo jak zapewne wiecie, już wszędzie pojawiają się reklamy. 11.11. Czym jest znamienna ta data? No nie, naszym świętem, świętą u nas też, ale u Chińczyków to jest wielka promocja. Jak jest Black Friday, tak jest też wielka wyprzedaż 11 listopada, ale wyprzedaż niekoniecznie znaczy, że coś kupicie taniej. No i tutaj wam zaprezentuję bardzo fajne narzędzie, tylko może sobie włączę nagrywanie ekranu. Odpalimy AliExpress, mamy stronę główną, a surprise for 11.11, get coupons, add to cart, select coupons, get them all, dobra, kupony kuponami, ale zobaczmy sobie, tu mamy na przykład taką kurteczkę fajną za $19.31, shipping $2.58, cena wydaje się w miarę atrakcyjna, ale na 11.11 pewnie będzie jeszcze niższa, chociaż tutaj nie zapowiadają jeszcze. Twierdzą, że normalnie 27,99, więc zróbmy tak, że sobie udostępnimy tą ofertę, ale nie udostępniamy na zasadzie wysyłania gdzieś linku. Tylko otwieramy sobie aplikację, która zwie się AliTools. I jak zobaczycie, w AliTools mamy taki piękny wykresik. Op, może. A niepotrzebnie ustawiam światło, bo i tak macie z boku przecież na żywo screenshota. Ale jak widzicie tutaj, cena właśnie wzrosła o 4,56 zł w stosunku do poprzedniej, czyli 6%. Wcześniejsza 69,90 z 23 października. A najmniejsza cena, za jaką można było tą kurtkę kupić, to jest 63,90. Także jak widać, ceny fluktuują bardzo, a w szczególności teraz, w okresie przedpromocyjnym, wielu Chińczyków potrafi cenę podnieść znacząco, żeby potem na 11.11 zrobić wspaniałą, wielką obniżkę. No tu sobie zobaczcie trochę inną kurtkę u innego sprzedawcy. No jak widzicie, fluktuacja ceny 23%. Także trzeba uważać, właśnie gorąco polecam sprawdzać w takiej aplikacji, ale też porównywać oferty od różnych sprzedawców. No i tutaj akurat w AliTools mamy możliwość sobie obejrzenia cen historycznych. Ale jest jeszcze druga aplikacja. Up, udostępnijmy znowu.
Jak mam coś mułowa, to telefon działa. Android mi ten Android. iOS mi się zaktualizował do wersji 13. Ileś tam? No i jakoś teraz tak muli. Mamy też aplikację AliPrice. Jak widzicie po polsku. Wykres niestety trochę słabiej tu wygląda. Jak sobie klikniemy tutaj na tą lupkę, to mamy szukanie według obrazu i możemy wybrać kategorię, czyli to będzie odzież. Przepraszam. Odzież męska. I jak widzicie, mamy te same kurtki, chociaż w różnej kolorystyce, które możemy kupić dużo taniej. Tam było 16,62 euro. A tutaj najtaniej wygląda, że jest 13,04, z tym, że za czarną z pomarańczowym wykończeniem w środku. No jak widać, coś tu się zamieszało. Też mamy damskie stroje. 16,62. No nie bardzo widać, żeby była taka sama. Ale zobaczmy na tą czarną. 13,04. Ale jak widzicie, aktualna cena jest tak naprawdę... A nie, dobrze, bo tam była 13,04 w euro, a tu mam 14,27 dolara do 15,92, czyli mniej więcej się zgadza. Oczywiście też dochodzi koszt wysyłki, ale w tamtej kurce też było. I color size mamy, nie mamy takiej samej opcji kolorystycznej. No jak widać, trzeba się trochę naszukać, no ale przy odrobinie wysiłku idzie znaleźć to samo dużo taniej, a w szczególności od uczciwego sprzedawcy, który tam nie kombinuje, nie podbija ceny, żeby potem dać nam niby obniżkę. Także gorąco polecam obie aplikacje, a na dzisiaj to tyle. Także subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się podobnie wkrótce.